Siczki od wielu lat cieszą się sporą popularnością. W okresie letnim miejsce tętni życiem. Przyjeżdżają tutaj osoby z całego regionu radomskiego. W pozostałych porach roku jest to bardzo dobre miejsce do spacerów, spędzania czasu na świeżym powietrzu, czy też uprawiania sportu. Jak stwierdza Piotr Leśnowolski, wójt gminy Jednia Letnisko, odwiedzający często mają problem z zachowaniem czystości. Zachowania nie zawsze są odpowiedzialne i nie zawsze te osoby, które korzystają z tego terenu, zabierają ze sobą śmieci, te odpady, które produkują na miejscu, przywożąc wodę czy coś do jedzenia, wyrzucają tam, gdzie aktualnie się znajdują. W efekcie teren zalewu oraz okoliczne lasy pełne są różnych papierków, butelek czy też innych śmieci. W ostatnich tygodniach odbyło się generalne sprzątanie tego miejsca. Władze gminy postanowiły jednak podjąć bardziej stosowne działania, aby przeciwdziałać zaśmiecaniu siczek. W tym celu w urzędzie gminy odbyło się spotkanie urzędników z policją i leśnikami. Wypracowano tam kilka działań, które mają pomóc w zachowaniu czystości. Będą zwiększone patrole zarówno policji, jak i takie patrole społeczne. Leśnicy zdecydowali, że postawią kosze, które będziemy my jako samorząd gminy swoimi pracownikami oczyszczać i będziemy się przyglądać tej sytuacji. Oczywiście oprócz tych działań takich oczyszczania na bieżąco terenu wokół zbiornika będziemy podejmowali dosyć mocno działania takie edukacyjne. Włodarz gminy ma nadzieję, że te środki przeciwdziałania znacząco ograniczą zaśmiecanie terenu zalewu i okolicznych lasów.